bo i tutaj jest, jak to dawniej jeździli na koniach takie chłopy, na wsi to jechali konia paść, gdzieś w lesie, wsiadał na konia, dawni łuży robali pola, robili i taki pół był, i koń to był całym mechanizmem pociągowym. W tej chwili to są ciągniki, są różne jakieś tego, ale dawni to tutaj jestem jak już, bo ten tutaj orze, a ten tutaj broluje. Zasiali zboże i takie były w dawnim rolnictwie brony, co to zagrzebowali zboże tym. Pierwsza rzeźba to był konik, bo ja też się w tym cieszę, interesuję. To był konik. Drugi był zaś chłop na koniu. Jakoś po tacie utkwiło te ludowe rzeźby, te takie, i w tym się cieszę. No. Też, że mnie nieraz wyrzeźbił jakąś rzeźbę, świątki czy coś tego, to też ze mną wyrzeźbił. Raczej to są przeważnie łódka. I teraz jest sprzęt taki jak tutaj ta wyrzynarka, takie coś, no to tym tutaj się z grubsza się wytnie, wyteguje, a później to trzeba łódkami. No taki konik jak tutaj ten, bo się tam nie robi tak tego, no to cały dzień zejdzie z tym. Ten chłop, no co jest tego, no i ten konik to jest dzień roboty. No. Miałem i w Myślenicach, i w Krakowie, że miał też część takie te koniki jak orze, broluje, to że miał też. W Myślenicach to, że miał nawet, a u nas, że miał też z tym, no, wystawę tych rzeźbów raczej. Czyli ja, że miał, no ale to jeszcze taty rzeźby też z tym były. Najlepsza to jest lipa, bo lipa jest to, że ona usknie i nie pęka, nie nic, a inne drzewa to, jeżeli by się tego, to popękają i ona ma inne działanie na słońce, na to, na tamto, a lipa jest jakoś taką drzewo, że ono nie pęka, nie nic, w tym się nie dzieje.